Przez 30 lat szkołę podstawową ukończyło 7 tysięcy absolwentów. Jej uczniowie osiągają wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach naukowych oraz sportowych. Szkoła podstawowa nr 10, biorąc pod uwagę liczbę uczniów, nadal pozostaje największą podstawówką w mieście. 30-lecie istnienia stało się okazją do wspomnień i sięgnięcia pamięcią do czasów, gdy dyrektorem był obecny patron szkoły Bolesław Zwoliński. Pochodził z okolic Kutna, ale całe życie zawodowe spędził w Sieradzu. Miał swój udział w powstaniu w mieście szkoły budowlanej, szkoły podstawowej dla dorosłych i oczywiście szkoły podstawowej nr 10. Na uroczystości uświetniającej ten okrągły jubileusz nie mogło zabraknąć pani Krystyny Zwolińskiej, wdowy po zmarłym patronie szkoły. Po przywitaniu gości, którego dokonała dyrektor Kazimiera Gotkowicz, rozpoczęły się okolicznościowe przemówienia i życzenia. Żonę patrona naszej szkoły, panią Krystynę Zwolińską. Na przywitaniu uroczystości wraz z córką panią Beatą Zwolińską. Witam serdecznie. I proszę się nie obrazić, ja w drodze pani Krysi powiedziałam, że chyba gdyby papież przyjechał, to byłby pierwszy przywitany przed panią Zwolińską. Jest to dla nas osoba niezwykła, niezwykle ważna, z którą czujemy się bardzo, bardzo związani. Witam pana posła Piotra Polaka. Witam serdecznie. Witam księdza proboszcza, sąsiada naszego, księdza Mirosława Mielka. Witam. Witam pana prezydenta miasta Sieradza Jacka Walczaka. Panią wizytator Alicję Rusi, przedstawiciela ludzkiego terytorium. Pana wiceprezydenta Rafała Matysiaka. Witam. Witam radnych Rady Miasta Sieradza, wszystkich razem, każdego z osobna. Jestem związana, bo wspólnie na polu sportowym w tej szkole działamy. Szkoła podstawowa nr 10 może się pochwalić bogatym zapleczem sportowym. Basen i nowoczesny orlik przekładają się na sukcesy sportowe uczniów. Nie da się zaprzeczyć, że 30 lat tej placówki to lata, z których szkoła może być dumna, a część absolwentów wróciła tu ponownie, przyprowadzając swoje własne dzieci.